Witaj w portfelu. Co jakiś czas słyszymy w mediach, że tak zwany profil zaufany jest potrzebny do wykonania jakiejś czynności w internecie. Ostatniego czasu bardzo przydaje się on do zalogowania w portalu podatnika, bo dzięki niemu nie musimy podawać danych takich jak dochód wykazany w poprzednim PIT-cie. Zatem jak założyć ten profil, po co on i dla kogo? Zapraszam do subskrybowania kanału, by dowiedzieć się więcej o sprawach istotnych dla każdego. Co to jest i jak działa PZ? Zatem profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu. Na chłopski rozum to po prostu platforma internetowa, specjalny system, gdzie po zalogowaniu się jesteśmy automatycznie logowani do innych rządowych stron. Czyli posiadając profil zaufany, inaczej ePUAP, możemy skorzystać z innych stron internetowych. Informatycy zaprojektowali go tak, że gdy zalogujesz się na stronie pz.gov.pl, czyli w profilu zaufanym, to na innej stronie, na przykład na obywatel.gov.pl, będziesz już zalogowany automatycznie. Ponieważ profil zaufany jest zakładany w wyjątkowy sposób, czyli będąc w urzędzie lub banku lub przez bankowe konto internetowe, to istnieje pewność, że użytkownikiem jest prawdziwa osoba, której można później pokazać wrażliwe dane, jak na przykład rozliczenie PIT. Dlatego gdy logujesz się na platformie podatnika, proszony jesteś o zalogowanie przez profil zaufany. To daje im gwarancję, że wchodzi osoba, która osobiście założyła sobie profil zaufany w urzędzie lub w banku. Inaczej jest na przykład na Facebooku, gdzie założyliśmy sobie konto, podając adres mailowy, na który przyszło potwierdzenie. Więc Facebook nie ma pewności, że Jan Kowalski to naprawdę on. W przypadku profilu zaufanego rejestracja została przeprowadzona w placówce, gdzie trzeba było okazać dokument tożsamości. Podsumowując, profil zakładasz w banku lub urzędzie, dostajesz tam link i hasło. Jakaś strona A prosi Cię o logowanie przez profil zaufany, więc proponuję link do logowania przez PZ. Klikasz i logujesz się na profilu zaufanym. Teraz strona A już wie, że jesteś zalogowany i może pokazać Tobie Twoje konto w ich systemie. Czy muszę to mieć? Tak, zdecydowanie, bo profil zaufany będzie kiedyś obowiązkowy. Jeszcze niedawno każdy mówił, że to zbędne narzędzie, nie wiadomo po co. Teraz okazuje się, żeby sprawdzić swój PIT, potrzebujesz właśnie profilu zaufanego. Niebawem zostaną podłączone kolejne strony, które będą wymagały logowania się przez profil zaufany. Zatem brak profilu niebawem wykluczy skorzystania z ważnych stron rządowych. By założyć profil zaufany, wejdź na swoje konto bankowe i sprawdź, czy istnieje możliwość założenia profilu przez internet. Możesz też udać się do urzędu. Jeśli masz pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli to ważny materiał, proszę zamieść go na Facebooku. Niech ludzie się dowiedzą. Tymczasem tyle w temacie. Dzięki i do następnego.